Odróżnia Katalonię i Basków od reszty Hiszpanii. Zadał mi takie pytanie Józef Jezierski. Zadał mi też pytanie o różnicach między Słowianami od Rosji przez Polskę, Czechy aż po Serbię. To jest bardzo szerokie pytanie. Musiałby skonkretyzować, żebym ja mógł na nie odpowiedzieć. Jakieś konkretne pytanie w ramach tego. Na przykład Rosja się różni od Polski tym, że nie ma granic praktycznie, tak? Jest praktycznie bezkresna. Się mówi. Putin mówi, Rosja się nigdy nie kończy, tak? I w związku z tym oni mają taki typowy lęk dla takich państw z mało określonymi granicami, że zostaną otoczone. Mimo że się wydaje, że Rosja taka wielka, ale się czuje otoczona. To nie jest przypadek. Kraj taki typu Czechy to jest kraj górski, więc kraje górskie mają skłonności do izolacji i pacyfizmu. No a Polska ma Polska jest znerwicowana, bo jest silna i duża, ale nie tak silna jak Rosja czy Niemcy, prawda? Więc już to powoduje, że cała kultura jest inna. Czechy są bardziej protestanckie, a ponieważ protestantyzm został żelazem wypalony od nich, no to stali się w ogóle religiosceptyczni, czyli stali się tak naprawdę nie tyle ateistami, co schizmatykami bardziej, takimi nieokreślonymi tak naprawdę. Natomiast Rosja, no tam nie wolno było, trzeba było udawać, że się nie lubi religii, a teraz już nie trzeba udawać. Do tych popów wrócono, bo też widać, że popi trochę ten zachód trochę oddalają, prawda? No a Polska z tym swoim watykanizmem, no to jeszcze co innego, prawda? No więc tego jest bardzo, to jest taki temat, że na ten temat nie wiem, gdyby mi powiedział Józef Jezierski, jaki element go najbardziej interesuje, to bym mógł coś o tym powiedzieć. Tak to. Po prostu to bym musiał odłożyć wszystkie inne pytania i tylko tym się zająć. Czy Chiny przegonią w trzeciej dekadzie USA i na czym zbudowały swoją hegemonię? No, one zbudowały swoją hegemonię na tym, że po prostu przestali robić głupkowate plany pięcioletnie i zaczęli robić po prostu dawać swoim najbardziej inteligentnym komuchom z partii komunistycznej fabryki po prostu, żeby oni się nimi zaopiekowali i patrzą, jak to idzie. I po czym taki komuch zaprasza uwłaszczony na fabryce, zaprasza takiego amerykańskiego czy europejskiego inwestora i mówi, tutaj masz niewolników do pracy, tu masz fabrykę, no i teraz sobie fabrykuj, nie? I wszystko mu ułatwiają i tak dalej, tania siła robocza, karni dobrzy pracownicy. No i na tym zbudowali, plus tam złodziejstwo technologii i tak dalej. I nie mam pojęcia, czy Chiny przegonią USA. To jest za dużo czynników, może zamienić ten bieg dziejów, żebym był w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. To jest bardzo. Ja mogę powiedzieć, jakim prezydentem będzie Biden prawdopodobnie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy Chiny przegonią USA. To jest za dużo zmiennych. Zarówno Chiny, jak i USA robią mnóstwo błędów, ale także i mają mnóstwo atutów, więc trudno powiedzieć. Skupię się więc na tym, co odróżnia Katalonię i Basków od reszty Hiszpanii. Bo to nie jest takie może oczywiste i na ten z tych trzech tematów najwięcej się znam na tym, bo ja jestem generalnie historykiem Europy Zachodniej i kontaktach polsko-zachodnich. I także jeszcze Ameryka i troszkę Japonia, Chiny. Ale przede wszystkim Europa Zachodnia. No więc Katalonia i Baskowie różnią się od Hiszpanii dosyć zasadniczo. Katalończycy mieli dużo wcześniej industrializację niż reszta Hiszpanii i pochodzi od nich, u nich dominuje taki pogląd, że oni utrzymują resztę Hiszpanii. Tam przyjechało tylu innych Hiszpanów niż Katalończycy, że już nie można, że już język kataloński mówi nim tylko 70%. Dlatego te wszystkie starania, żeby zrobić na podstawie języka oddzielne państwo, są trochę skazane na porażkę, jeżeli tylko 70% ludzi mówi tym językiem. Co najwyżej będzie to tam większa autonomia i język kataloński będzie na równi z hiszpańskim, z max raczej, co się da uzyskać. No i bo trzeba przyznać, że te, bo trzeba pamiętać, że tych 30%, co mówi tylko po hiszpańsku, to one zagłosują przeciwko, więc jeszcze dojdzie trochę tych, co nie chcą się rozstawać z mateczką Hiszpanią i słusznie, no to raczej się to nie uda. Więc Katalończycy się różnią głównie tym industrializacją wcześniejszą. Oczywiście teraz to już jest taka bardziej postindustrializacja, jak wszędzie na zachodzie, no i oni mają takie przekonanie, że oni. Tych wszystkich innych, że taka na przykład taka Andalusia to jest tylko gitara, śpiew,
kobieta, tak? Że wino, muhyry i gitara. No tak nie jest, już od dawna tak nie jest. Ta turystyka andaluzyjska więcej zarabia niż ta źle zarządzana przez socjalistycznych polityków, socjaldemokratycznych polityków Katalonii. Więc tak to wygląda. Czyli Katalonia odróżnia to kupiectwo, fabrykanctwo, powiedzmy. Natomiast Baskowie są jakby w drugą stronę. Oni byli skrajnie tradycjonalistyczni. To jest kraj złożony praktycznie z samych szlachciców. Bo my się czasem porównujemy z Hiszpanami, to są jedyne kraje, gdzie szlachtę się liczyło w dziesiątkach tysięcy, a nie w setkach. W normalnym kraju szlachtę się liczy w setkach. Tak jest we Francji, tak jest w Anglii, zawsze tak było. No w Niemczech trochę więcej, bo były te, ale powiedzmy w tysiącach. Natomiast w dziesiątkach tysięcy szlachtę się liczy tylko w Hiszpanii i w Polsce. Tylko większość tych z nich to są właśnie Baskowie. A Baskowie po prostu sami się uznali, że każdy z nich jest szlachcicem. Kilka krów, kilka kóz i pan na zagrodzie równy wojewodzie. A ponieważ niewiele z tego wynikało, to ten, ponieważ taki drobny szlachcic Hidalgo, czyli odpowiednik naszego średniego takiego Sarmaty, to niespecjalnie jakaś wielka chwała, ale oni stanowili dobry element do armii, dobry element do descubrimentos, czyli tych descubrimentos geographicos, czyli tych odkryć geograficznych. No i to była fajna sprawa, więc się już tam z nimi nie kłócono. Jesteście narodem miliona ludzi złożonych z samych Hidalgos, to sobie bądźcie. Więc oni się tym właśnie różnią. Dlatego oni mają takie różne odchyły monarchistyczno-royalistyczne czasami, noszą te czerwone berety, które tam akurat w Hiszpanii to oznaczają monarchista, nie komunista. Także no, jest dosyć zasadnicza różnica. I są tacy bardzo górscy, izolacjonistycznie, mają własny język, który jest do niczego niepodobny. Są nawet te teorie, że Baskowie są neandertalczykami. Nie tylko, co jest oczywiste, że są nie indoeuropejczykami, że byli prawdopodobnie przed przybyciem indoeuropejczyków i przed przybyciem Ugrofinów do Europy. Natomiast kim są, nie wiadomo. Natomiast wiadomo, niektórzy mówią, że ich cechy fizyczne, niektóre wskazują, że oni są przynajmniej mieszanką neandertalczyków z kromaniończykami, co jest możliwe i trudno to stwierdzić, dlatego że my wszyscy możemy być mieszankami, tylko chodzi o to, że u nich jest więcej tego neandertaliensisa i tego nie stwierdzimy, bo to jest ten sam gatunek, więc to genetycznie tego nie widać.